Robocop, czyli super glina z Detroit. Efektywniejszy od człowieka, stojący na straży prawa i porządku. Terminator i jego słynne zdanie I'll be back. Co jak wiemy, nie było czczymi pogróżkami. Co łączy te dwie postacie, oprócz tego, że na stałe wpisały się w kanon bohaterów kina? Otóż to, że w centrum handlowym M1 w Czeladzi trwa właśnie wystawa najsłynniejszych robotów filmowych. Żółty Bumblebee z filmu Transformers, zmieniający się w fantastycznego Chevroleta Camaro, bohaterski Robocop czy wspomniany Terminator. Wśród eksponatów pojawił się pomocnik Ironmana, a nawet odwieczny wróg sędziego Dredda. To niepowtarzalna okazja, aby z bliska poznać prawdziwych bohaterów. Niezapomniane wrażenia są gwarantowane, a możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z prawdziwym bohaterem to dopiero uciecha. Starsi panowie, dwaj starsi, no chyba nie, młodzi. Podczas międzygalaktycznego zlotu superbohaterów w Bytomiu odbył się występ może nie herosów siły, ale mistrzów społeczno-obyczajowego humoru z dużą dawką ironii i dystansu. Bezczelnie młodzi i piekielnie zdolni od 2004 roku niezmiennie wpływają na dobry humor Polaków. Kabaret Młodych Panów, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie na kabaretowej scenie, nie próżnuje i mimo ugruntowanej już pozycji w kabaretowym świecie, stale podnosi sobie poprzeczkę. To chyba jedyny męski kabaret w Polsce, który doprowadza ludzi do łez i bólu brzucha, a oni wcale nie mają im tego za złe. W waszych sketchach nierzadko używacie gwary śląskiej, czy to celowy zabieg jej popularyzowania? Myślę, że tak, celowe, z tego względu, że gwara nawet sami po sobie widzimy, że zanika w środowiskach, teraz próbuje się jakby rozbudzać. No i wywodzimy się wszyscy ze śląskich rodzin, no z domu się go dało, od babci, od dziadka, później rodzice coraz mniej, my teraz jeszcze mniej go damy, dlatego to jest fajne kultywowanie takich rzeczy. U mnie najmniej, dlatego ja proszę zawsze kolegów, żeby było po śląsku. Gadanie. Słychać, że coraz mniej go damy. Słychać, jak to zanika właśnie. Nie no, my po prostu przede wszystkim popularyzowanie to jest jakby taki aspekt przy okazji, ale my przede wszystkim lubimy gwarę śląską. Lubimy to fest, wiesz, i umie się godo w duma. Nie gado, tylko godo. I czujemy się po prostu jak ryba w wodzie w tej gwarze. No, jest to coś, co płynie w nas i my też, to co Łukasz powiedział, bardzo lekko i przyjemnie nam się tworzy w gwarze śląskiej. I dlatego część tej naszej twórczości jest poświęcona temu, co się tutaj u nas dzieje na Śląsku. W Gliwickim Teatrze Muzycznym odbyło się przedstawienie pod tytułem Chłopiec z Gliwic, opowiadające o dzielnym szewczyku Przemko i jego pomysłowej partnerce Jadwidze. Akcja przedstawienia dzieje się w 1626 roku, kiedy to duński hrabia Mansfeld ze swym protestanckim wojskiem staje pod Gliwicami, żądając poddania miasta. Pomimo znacznej przewagi militarnej, Gliwiczanie ani myślą oddać tego, co dla nich najcenniejsze, swojego miejsca na ziemi. Przemko i Jadwiga nieprzyjaciół pokonują dzięki sprytowi, niezachwianej wierze w zwycięstwo i maleńkim przyjaciołom, na których zwykle nikt nie zwraca uwagi. Co będzie się działo? Musicie przekonać się sami. My szepniemy tylko, że przedstawienie czerpie z najlepszych teatralnych tradycji. Przedstawienie jest w typie komedii włoskiej. Jak reagują na to odbiorcy? Bardzo żywo, bo spektakl dzieje się zaraz przy młodych widzach i praktycznie oni biorą udział także w naszej historii, także odbierają to bezpośrednio, odbierają to czasem głośniej, czasem trochę ciszej, ale nie wychodzą na pewno z tego pomieszczenia obojętnie i to jest najważniejsze. Trochę mąki, trochę cukru, chyba zrobiłam wszystko dobrze. Kurza twarz, to jest ohydne. Chyba muszę iść na warsztaty kulinarne. Przepyszne domowe hamburgery, frytki warzywne czy mini pizze na razowym cieście. Brzmi jak oferta dobrej restauracji, prawda? A to tylko jedne z nielicznych potraw, jakie gotują uczestnicy Kids Kitchen. Jedynej w swoim rodzaju Akademii Gotowania dla Dzieci.
Podczas zajęć dzieci uczą się trudnej sztuki gotowania i przyrządzania potraw ze wszystkich stron świata. Od pierwszych kroków w kuchni dla najmłodszych po zaawansowane przygotowanie potraw przez starsze dzieci. Młodzi adepci sztuki kulinarnej mają szansę poznać zasady komponowania zdrowych posiłków, nauczyć się bezpiecznie korzystać z narzędzi i sprzętów kuchennych oraz przyswoić trudną sztukę interpretowania przepisów. Jak mówią młodzi kucharze, te zajęcia to wspaniały pomysł na połączenie nauki z pyszną zabawą. Yummy! Czy pizza i frytki mogą być zdrowe? Oczywiście, że tak. Można zrobić frytki z warzyw albo i pizzę na razowym cieście. Ile lat ma najmłodszy uczestnik warsztatów? Najmłodszy uczestnik warsztatów ma 3,5 roku. W Miejskim Domu Kultury Batory miała miejsce premiera spektaklu pod tytułem Jestem nowy w wykonaniu uczniów z gimnazjum nr 2 w Chorzowie. Spektakl poruszał zagadnienia poszukiwania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, odnajdywania się w nowej sytuacji, a także w relacjach rodzinnych. Widowisko jest pełne tańca, śpiewu, prawdziwej aktorskiej sztuki oraz humoru. Młodzi artyści dali popis swoich umiejętności w bardzo profesjonalny sposób. Licznie przybyła publiczność, żywo reagowała na występ i zmiany inscenizacji. Uczniów do przedstawienia przygotowali nauczyciele, pan Adam Olma i Małgorzata Ochabowicz. Co skłoniło Państwa do zrobienia tego spektaklu? Inspiracje były dwie. Małe Książę, no i oczywiście problemy społeczne, które narastają w polskim społeczeństwie. Problemy związane z czasem, który przeznaczają rodzice dla swoich dzieci, a tego czasu mają coraz mniej. Dlatego taki spektakl. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się wystawa i giełda minerałów, skał, skamieniałości i wyrobów jubilerskich. Impreza zgromadziła setki wystawców nie tylko z Polski, ale z całego świata. Największe hurtownie jubilerskie sąsiadują z małymi zakładami rzemieślniczymi, a małe manufaktury biżuteryjne mają stoiska z oryginalnymi, ręcznie wytwarzanymi wzorami. Podczas wystawy można było znaleźć największy wybór minerałów, kamieni szlachetnych, półszlachetnych, pereł, bursztynu i wiele innych. Czy minerały oprócz pięknego wyglądu posiadają jakieś właściwości, na przykład zdrowotne? Tak, oprócz elementów ozdobnych mają też właściwości zdrowotne. Między innymi wspierają nasze różne dolegliwości chorobowe. Na różne bóle, na różne choroby, one są nam przydatne. W końcu zrobiło się ciepło, dlatego zabieram się do aktywnego spędzania czasu, co i Wam polecam. Do następnego, pa!